Prowadzenie sieci szpitali w zamiarze Ministerstwa Zdrowia ma optymalizować dostęp do opieki szpitalnej. Projektów tak do końca ostatecznych nie ma i są one przedmiotem dyskusji. Natomiast dzisiaj na konferencji prasowej mówiliśmy o tym, że w sytuacji, gdyby do sieci szpitali weszły tylko duże jednostki, a małe pozostały poza siecią szpitali, stałoby to się ze szkodą dla pacjentów chorych na serce. W Polsce obecnie bardzo wielu chorych jest leczonych z powodu zawału serca w małych jednostkach, w małych szpitalach, w małych pracowniach kardiologii interwencyjnej. Jakość tego leczenia jest bardzo dobra i byłoby wysoce niepożądane, gdyby te jednostki znalazły się poza siecią szpitali. I szczególnie ci z małych ośrodków, wiejskich, małych miast mieliby zdecydowanie bardziej utrudniony dostęp do specjalistycznej opieki kardiologicznej. Chodzi nam tutaj przede wszystkim o ostry zespół wieńcowy. Jest to choroba zagrażająca życiu. W związku z tym, gdyby te szpitale wypadły z sieci, gdyby ich finansowanie okazało się niemożliwe, no to oczywiście pacjenci mieliby utrudniony dostęp, odległość do szpitala, który świadczyłby podobne usługi, zwiększyłaby się, a trzeba wiedzieć, że decydującym czynnikiem o sukcesie leczenia ostrego zespołu wieńcowego jest czas od początku bólu do udrożnienia naczynia wieńcowego. Im ten czas jest dłuższy, tym większa szkoda serca, tym częściej niewydolność serca, zaburzenia rytmu, drogie leczenie, a nade wszystko gorsze rokowanie. Jesteśmy, nie chcę powiedzieć w stałym kontakcie z ministerstwem, ale często dyskutujemy z różnymi organami administracji państwowej na temat w ogóle kardiologii, między innymi oczywiście sieci szpitali. Dzisiaj będziemy także o tym rozmawiać na Sejmowej Komisji Zdrowia. Także nasz głos, mam nadzieję, zostanie wysłuchany. Głos poparty argumentami.